Witajcie serdecznie, szanowni widzowie, Lemi Hardcore Parka. Kolejny materiał, tym razem o moich prezentach urodzinowych, ale zanim zaczniemy, serdecznie chciałbym pogratulować naszej reprezentacji awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Słuchajcie, świetny mecz, jesteśmy krótko po meczyku, jakieś 20 minut ponagrywam. Po wygranych szczęśliwie karnych 5-4, trochę poprawić grę w ataku i będzie dobrze. Półfinał jest do zrobienia, moi kochani. Więc jeszcze raz, gratulation. A my przechodzimy do moich prezencików. Serdecznie, kochani, chciałbym Wam wszystkim podziękować za przyjęcie na strumyczek mój urodzinowy, jaki był parę dni temu, ostatnią sobotę. Chciałbym serdecznie też podziękować mojej żonie za organizację NG. Chodźcie. Bardzo. Filipowi, Patio, za przybycie, jak zawsze. Najwięksi koledzy nie zawiedli. Więc kochani, przechodzimy do moich prezentów. Dużo może ich nie było, ale zacne mi się bardzo, bardzo podobają. Pierwszym z nich, ja tutaj sobie to ramię troszeczkę obniżę, żebyście to wszystko mogli widzieć. Pierwszym z nich to jest czapencja. Czapencja PlayStation. Ja w zasadzie otrzymałem czapkę i koszulkę. O koszulce zaraz Wam powiem. Czapeczka z takim tutaj pięknym logo, tym starym, klasycznym logo z PlayStation 1. Z przodu mamy wzory, to jest tego też kontrolera zupełnie pierwszego, taki kolor, jakiś taki ołówek, grafit, siateczka, na lato jak znalazł, bardzo wygodna, lekka. No i dostałem też taką samą koszulkę z tym tutaj wzorami tych kontrolerów, ale ta koszulka to jakiś Wietnamczyków, słuchajcie, extra large niby, a w zasadzie ledwo na patio ona weszła. Patio jest ode mnie z dobre dwa razy, jak nie trzy razy węższy, więc nie wiem, na końcu zrobili. Być może jakiś rozmiar chłopięcy. Ciężko powiedzieć, ale tak się oto prezentuje moja czapeczka. Śmigam sobie czasami w niej na mieście. Kolejnym, drugim, zacnym niezwykle prezentem są słuchaweczki, kolejne moje do kolekcji. Tym razem chyba moje pierwsze słuchawki w kolekcji od Sony. To są dezygnowane do PlayStation 4, też w sumie do trójki, do Vity, jak się nie mylę. Gdzieś tam na pudełku pewnie jest napisane, ale nie będziemy już teraz tutaj zaglądać. Podłącza się je bezprzewodowo, na przykład do swojej konsolki o takim dzynglem, albo też do PC-ta testowałem. Działa to wszystko, śmiga pięknie, aczkolwiek możemy również podłączyć kabelkiem, tutaj mini jackiem. I też to wszystko działa jak należy, ładowane przez USB. Włącznik tutaj mamy też dość łatwo dostępny. Pierwsza pozycja to jest chyba ten pewien standard, a druga to jest własne ustawienie. Wiem, że można jakąś aplikację zainstalować, wgrać te ustawienia do słuchawek, ale tym się nie bawiłem. Wiem tylko tyle, o ile od Filipa i Patrio, bo oni takie słuchawki posiadają. Lekkie stosunkowo, porównując do moich w tej chwili, jakie używam obecnie, Turtle Beach, no one są zraz prawie lżejsze, też jakby lepiej trochę wykonane. Te Turtle Beach to nie wiem, takie jakieś kurna, wszystko skrzeczy, piszczy w nich. Ten mikrofon też taki tutaj wystający jest niepotrzebny. Tutaj ten mikrofon gdzieś wbudowany jest, w ogóle go nie widać, nie przeszkadza w niczym. Więc słuchawki lepiej wykonane od Turtle Beach, a tańsze przecież. Turtle Beach są dużo droższe. Więc tak mówiłem, no są lżejsze. Ta tutaj też małżowinka, sobie tak zawsze to nazywam, jest też świetnie wykonana. Wiecie co, kiedy ja sobie siedzę i gram i dość głośno mam grę ustawioną, to mimo wszystko słyszę też, co się dzieje na zewnątrz. Nie na tyle, żeby mi to przeszkadzało w jakiś sposób, ale na tyle, żebym wiedział, co się za moimi plecami dzieje. To jest dobre. To jest bardzo fajna opcja tutaj w tych słuchawkach. Mamy tutaj podgłośnianie, ściszanie, wyłączenie mikrofonu. Tutaj mamy dokładnie podgłośnianie ściszenia, tutaj mamy czat chyba, jak się nie mylę. Głośność czatu. No leciutkie, bardzo lekkie słuchawki. Ciężko mi powiedzieć, na ile one są wytrzymałe. Dopiero mam je parę dni, więc dopiero może po jakimś roku będę w stanie ocenić Wam powiedzieć też, na ile one są wytrzymałe, ale też będę musiał zrobić niedługo jakiś teścik baterii tutaj, bo na razie jeszcze tego nie miałem okazji sprawdzić. Rozładowały mi się jakiś czas temu, jeszcze ich nie naładowałem. Używam je na kablu, na razie do komputera, ale będę musiał je maksymalnie naładować i wtedy będziemy nie wiedzieli co i jak. Ale chyba warto. Naprawdę ładnie grają. No i takim ostatnim prezentem, jaki otrzymałem, moi mili, to jest ta oto wspaniała konsolka. Moja konsolka w mojej kolekcji retro Amiga CD32. Oczywiście od firmy Commodore, jakby nie było. No, słuchajcie, kiedy ja otworzyłem pudło i zobaczyłem takie wystające czincze tam gdzieś, to pomyślałem sobie, nie, to musi być Amiga CD32, ale chciało mi się po prostu wierzyć. Ja się, wiecie co, wstrzymywałem się, ale omal się po prostu nie popłakałem z radochy. Jest to konsola, którą zawsze chciałem mieć. To jest absolutny top u mnie. Nie ma
nigdzie, znaczy nie ma, nie wiem jak to teraz powiedzieć, nawet żadnej konsoli, która by przebiła tą konsolę dla mnie. Mega sprzęcik. Pierwsza 32-bitowa konsola w ogóle, jaka kiedykolwiek powstała z CD-ROM-em. Jest to tak naprawdę poczciwa Amiga 1200, tylko pozbawiona klawiatury i myszki. Aczkolwiek można dokupić pewne tam przystawki, w zasadzie tworząc wtedy z tej konsolki pełnoprawną Amigę. Wspaniały sprzęt. Sprzęt, który powstał został wydany tak na świat w 93 roku. Polska była jednym z pierwszych krajów, w jakich zaprezentowano ten sprzęcik. Mam też do tego na razie jedną grę, Cannon Fodder, no wspaniały klasyk od Senslipe Software, ci, którzy tworzyli m.in. Senslipe Soccer. No, troszeczkę już sobie testowałem, bawiłem się, no tytuł jest piękny. Ja go zresztą mam chyba też na Sega Mega Drive, jak się nie mylę. Na pewno mam jakąś wersję Cannon Fodder, wydaje mi się właśnie, że jedynkę. Wiecie co, taka konsolka, też dla ciekawskich mogę to powiedzieć. Nie wiem, moja żona mi nie powiedziała, ile zapłaciła za to. Czy też żona, czy też żona i moi koledzy, bo nie wiem tak naprawdę, kto na ten sprzęt się zrzucił i tak dalej, więc tym się nie interesowałem już tak bardzo, chociaż się pytałem o cenę. Nikt mi nie chciał powiedzieć, ale wydaje mi się, że taki sprzęcik jest droższy od konsol, na przykład PlayStation 4 czy też Xboxa One. Nie jest to tani sprzęt. Zupełnie nowe. To jest koszt około jakieś pewnie 2,5-3 tysięcy, jak nie więcej. Gry są w okolicy, cena w zależności, wiecie, to czasami samą płytę można kupić, to zakupimy za jakieś może 40-50 zł w pudełku ładnie zapakowanym, to myślę wydatek już tak około 100 zł, tak mniej więcej, plus minus, tak, a i więcej też, w zależności oczywiście jakie to są perełki. Kontroler tak mniej więcej się prezentuje, mamy tylko krzyżak, jest to 9-pinowy wejście tutaj, więc standardowe kontrole na przykład od Sega Mega Drive powinny też pasować. Muszę to sprawdzić, być może będą działały. A jak mówiłem, CD. Tutaj nawet mamy wejście słuchawkowe, możemy podgłaśniać i ściszać z przodu na panelu. Z tyłu tutaj żadnych jakichś cyfrowych wejść nie uświadczymy. Mamy standardowe cincze, tak, prawy, lewy kanał i obraz, S-video. Tutaj mamy zasilanie, włącznik i to tyle w zasadzie, co mamy. Tu z boku nie widzę żadnych jakichś wejść na rozszerzenia, ale być może jakoś gdzieś tutaj się to wszystko wpina. Jeszcze w takim biegu nie jestem, tak naprawdę to jest moja druga styczność z tą konsolą. Pierwszą miałem w Birmingham parę lat temu na targach i teraz taką konsolkę posiadam w domu, więc tak naprawdę tego wszystkiego będę dopiero się uczył. Ja tylko zawsze tej konsoli czytałem dużo i naoglądałem się w internecie tym podobne. Zawsze chciałem to mieć, bo jakoś tak, no wiecie, ja lubię bardzo na Amidze grać. To taki komputer z mojego dzieciństwa. Najlepsze czasy, najlepsze gry, jakie miałem tam, zagrywałem sobie i teraz będę mógł sobie do tego wszystkiego wrócić i to w wersji CD, więc czasami troszeczkę wersje rozszerzone, z lepszym troszeczkę dźwiękiem, z kilkoma animacjami dodanymi, być może z jakąś digitalizowaną mową, więc zawsze to troszeczkę takiej frajdy i przypomnienia sobie. Naprawdę konsolka u mnie będzie używana dużo, oj dużo. Muszę sobie kupić parę świetnych tytułów. No to było, kochani, na tyle, jeśli chodzi o moje prezenty. Może wydawać się skromnie, ale to naprawdę nie jest skromnie. Ja sobie tutaj wydłużę o rękę. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję, moja kochana żonko. Jesteś wspaniała, chłopaki również, daliście radę. Serdecznie dziękuję za wszystko, za prezenty, za te whisky wypite, za okaca, za te nieprzespane, w sumie, nie wiem, noce, dni, cholera, my żeśmy tam grali, spali, wszystko naraz, właśnie, to cyrk był taki, że głowa boli. Kiedy ja grałem, oni spali, kiedy ja spałem, oni grali, cuda, nie mogliśmy się zgrać. Tak naprawdę przez te parę dni to więcej już mi siebie oglądali śpiących niż pogadaliśmy, ale tak czasami bywa. Czech ostatnio mało streamuje, wiecie co, gorąco jest. Nie chcę mi się siedzieć tutaj przy tym moim sprzęcie, od razu się pocę jak świnia, zresztą nawet teraz już czuję, że już na czole zaczynam się pocić. Jest też Euro, oglądamy ciągle grających Polaków, więc tak jakoś sobie ostatnio przerwę od tego grania robię. Być może wtedy wrócę z jakimś takim większą chęcią do tego wszystkiego. No i też gry muszą się pojawić, bo znowu jakaś taka padlina wychodzi. To było na tyle, moi mili. Serdecznie jeszcze raz za wszystko dziękuję. Trzymajcie się. Polska górą. Hejka!